No dzień dobry, mamy początek czerwca i wielu maturzystów z niecierpliwością czeka na wyniki jednego z ważniejszych egzaminów w swoim życiu – matury. Zawsze myślałam, że jak zdam maturę, to będę już miała z górki, no bo zawsze mówiono, że to jest najważniejszy egzamin w życiu, natomiast potem okazało się, że maturę miałam co pół roku i nazywała się ona sesją. Jako że teraz powoli będzie czas na to, żeby wybrać kierunek swoich studiów, to stwierdziłam, że może opowiem trochę o tym, czy warto studiować dietetykę. Ja taki kierunek ukończyłam, więc stwierdziłam, że zrobimy sobie taką pogadankę na ten temat, a może akurat to komuś ułatwi wybór studiów. Ale najpierw formalności. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to hejka, ja jestem Martyna i jestem magistrem dietetyki klinicznej i tutaj na kanale edukuję odnośnie zdrowego odżywiania i generalnie pomagam zabieganym jeść zdrowiej, więc jeśli interesują Cię tego typu treści, koniecznie zasubskrybuj mój kanał i bądź na bieżąco z innymi dietetycznymi filmami. Niestety, ale na początku musimy sobie ustalić jeden fakt, a mianowicie taki, że zawód dietetyka nie jest regulowany prawnie, co oznacza, że każdy człowiek z ulicy może sobie pójść, otworzyć działalność gospodarczą, dietetyczną na przykład i absolutnie nie będzie w żaden sposób weryfikowane, czy taka osoba ma do tego kompetencje, czy też nie ma. Dlatego właśnie na rynku w Polsce jest mnóstwo takich pseudodietetyków, którzy uważają się, że wiedzą wszystko, na przykład po weekendowym kursie. A generalnie często to niewiele ma wspólnego z tym, jak funkcjonuje organizm człowieka i jak kompleksowo pomóc pacjentowi. Bo dietetyk to nie tylko osoba, która ustala deficyt kaloryczny i nara, tylko jest to osoba, która kompleksowo odpowiada za dietoterapię w różnych jednostkach chorobowych na przykład, tak? Dlatego właśnie dietetycy pracują też często w szpitalach, z tego względu, że obecnie mnóstwo osób choruje na różnego rodzaju choroby właśnie dietozależne i dietetyk właśnie jest od tego, żeby jak najbardziej takiej osobie pomóc. Moim zdaniem zawód dietetyka to ogromna odpowiedzialność, dlatego mam nadzieję, że i my doczekamy się w końcu regulacji naszego zawodu, tak jak to jest na przykład w Niemczech, we Francji czy innych krajach zachodnich. Wracając do tematu, to jak będą wyglądały nasze studia, zależy również od tego, jaką uczelnię wybierzemy. Bo generalnie dietetyka jest na przykład na Uniwersytecie Rolniczym, Przyrodniczym, czy też Medycznym i w zależności od tego, który typ uniwersytetu my wybierzemy, to raczej w tym kierunku będziemy szli z nauką. Czyli przykładowo na Uniwersytecie Rolniczym, z tego co wiem, jak na przykład moje koleżanki opowiadały właśnie na moich studiach magisterskich, mówiły, że rzeczywiście był bardziej nacisk na przykład na technologię żywności. Natomiast na takich studiach, raczej na Uniwersytecie Medycznym, gdzieś tam bardziej mieliśmy nacisk od strony klinicznej, czyli typowo praca z pacjentem i żywienie w różnych jednostkach chorobowych. Ale to oczywiście wszystko zależy od tego, gdzie potem chcecie pracować. Ja studiowałam na Uniwersytecie Medycznym i dostałam się na niego dzięki dobrze napisanej maturze z matematyki. Generalnie większość osób aplikowało poprzez maturę z biologii lub chemii, ja natomiast na dietetykę zdecydowałam się dość późno, dlatego przycisnęłam trochę z matematyką i właśnie na takiej podstawie dostałam się na Uniwersytet Medyczny. Tutaj warto zaznaczyć, że ja jestem po humanie. Ja nie byłam na biochemii, tylko ja byłam na humanie, bo generalnie miałam iść na całkiem inny kierunek studiów, natomiast to troszkę wyszło na ostatnią chwilę spontanicznie, że jednak zmieniłam i wybór padł na dietetykę. Na samych studiach jest dość dużo takich przedmiotów jak biochemia, chemia żywności, mikrobiologia. Są również takie bardziej medyczne przedmioty jak anatomia, fizjologia człowieka, patofizjologia człowieka, na przykład parazytologia, czyli nauka o pasożytach, czyli typowo takie bardziej medyczne rzeczy. Natomiast wiadomo, studenci medycyny mają to bardziej rozwinięte i na przykład rozciągnięte na kilka semestrów, a my to raczej mieliśmy wszystko po jednym semestrze mniej więcej. Moim zdaniem, żeby być dobrym dietetykiem, warto jednak pójść na studia, z tego względu, że studia dają nam taki fundament. Czyli mamy po prostu gdzieś tam bardziej ogląd tego, jak działa ludzki organizm, jak na przykład funkcjonują odpowiednie narządy, załóżmy tak, i w przypadku, kiedy załóżmy, któryś z tych narządów na przykład jest uszkodzony, my wiemy mniej więcej, jak działać za pomocą żywienia. Ja oczywiście tutaj nie mówię, że osoby, które nie mają studiów, zawsze są niekompetentne. Oczywiście pewnie znajdą się takie jednostki, które nie ukończyły studiów, a wiedzę mają ogromną i tak samo będzie w drugą stronę. Mogą być osoby, które studia skończyły, a gdzieś tam mają na przykład nieaktualną wiedzę i rzeczywiście gdzieś tam wypadają z obiegu. Bo bardzo ważnym aspektem pracy dietetyka jest również to, że taki dietetyk na bieżąco musi się szkolić, musi czytać najnowsze badania naukowe, musi uczęszczać na różne konferencje, z tego względu, że ta wiedza potrafi się dość zmieniać, z tego względu, że mamy coraz większy dostęp do informacji i generalnie do badań, które mówią nam o zmianach, które zachodzą na przykład właśnie w zdrowym żywieniu. Na studiach pierwszy rok jest typowo poświęcony raczej takim medycznym aspektom, medycznym podstawom, czyli na przykład anatomii, fizjologii, czy na przykład parazytologii, tej nauce o pasożytach.
bo mówię tak, bo podejrzewam, że dla wielu osób takie pojęcie po prostu będzie obce, a gdzieś tam to żywienie człowieka wchodzi nam w drugim roku. Fajne też jest to, że na takich studiach my mieliśmy cały przekrój różnych przedmiotów i różnych zagadnień w dietetyce, bo wiadomo, że dietetyk to nie tylko osoba, która siedzi za biurkiem i rozpisuje diety, natomiast dietetyk może również pracować, załóżmy, w różnych zakładach produkcyjnych, bardziej może w stronę technologii żywności, może pracować przykładowo w sanepidzie, może pracować w żywieniu zbiorowym, na przykład w przedszkolu czy szkole, i gdzieś tam, wiadomo, my każdy z tych temat poruszaliśmy, żeby potem móc wybrać swoją ścieżkę. I moim zdaniem to było super, bo rzeczywiście pokazywało, w czym najlepiej się odnajdziemy. Czy studia dietetyczne są trudne? No moim zdaniem nie jest to kierunek, na który wystarczy tylko przyjść, pokazać się i już mamy od razu zaliczony semestr. Raczej nie. Jest to bardziej wymagający kierunek, natomiast jak komuś zależy i jak ktoś chce, to oczywiście jak najbardziej da sobie radę. Nawet po humanie. No a jak jest z pracą po ukończeniu tych studiów? No niestety sam przykład tego, że spora część osób, które dietetykę kończą, nie pracuje w swoim zawodzie, mówi sam za siebie. No nie jest to z pewnością branża, w której po ukończeniu studiów wszyscy będą walić z drzwiami i oknami z ofertami do ciebie, no bo generalnie pracy dla dietetyków nie jest aż tak dużo. Ja sama osobiście widziałam oferty pracy w szpitalu, w domu starości, w przedszkolu, w szkole. Generalnie też jest taka bardzo znana sieć gabinetów dietetycznych, która nazywa się Naturhaus, tam również wiele dietetyków się zahacza. Ja byłam na rozmowie kwalifikacyjnej i generalnie się nie zdecydowałam. No i też gdzieś tam w środowisku dietetycznym nie słynie to, nie ma to takiej dobrej opinii. Oczywiście opcją też jest założenie własnego gabinetu dietetycznego lub działanie online. Wiadomo, to jest bardziej taka opcja inwestycyjna, no bo tutaj nie mamy takiej posadki, gdzie dostajemy każdego miesiąca wypłatę, tylko sami na siebie musimy zarobić. Dlatego tutaj też rozstrzał zarobków w branży dietetycznej jest dość duży. No więc czy warto studiować dietetykę? Moim zdaniem, jak ktoś jest właśnie zajarany takimi tematami związanymi ze zdrowym odżywianiem, z tym, jak działa organizm i gdzieś tam na przykład lubi pracę z drugim człowiekiem, w sensie nie ma na przykład problemów z komunikacją, to oczywiście studia dietetyczne będą jak najbardziej dobrym wyborem. Natomiast jeśli ktoś idzie na dietetykę, no bo braku laku, gdzieś tam nie ma na siebie pomysłu, ale nie interesuje go ani za bardzo biologia, ani to, jak funkcjonuje ludzki organizm, to uważam, że taki kierunek nie będzie dobrym strzałem, lepiej wtedy pójść po prostu na coś innego, bardziej uniwersalnego. Ja się osobiście bardzo cieszę, że wybrałam taki kierunek i w życiu nie zamieniłabym swojej pracy na jakąś inną, z tego względu, że dietetyka jest moją pasją. Ja nawet czasy mam tak, że jak robię jakiś fajny projekt, to idę szybko bardzo spać, żeby wstać rano i móc już nad tym pracować, bo po prostu bardzo swoją pracę lubię i raczej nie wyobrażam siebie w innej branży, chyba że oczywiście byłabym do tego zmuszona. Ale na ten moment nie jestem, jestem ogromnie wdzięczna za możliwość bycia dietetykiem. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli oczywiście tak było, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeśli macie jakieś inne pytania odnośnie studiów dietetycznych, to koniecznie piszcie je w komentarzach na dole. Jeśli uzbiera się ich dość sporo, to nagram odcinek dodatkowy właśnie odpowiadając na Wasze pytania odnośnie studiów. Ja jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się za tydzień w czwartek. Cześć!